Concus Patria Nostra, pierwszym słowem w imieniu wszystkich braci Pruszkowej z całej Rzeczypospolitej otworzy generał Adam Rębowski. Chciałbym pozdrowić całą tą salę tej młodzieży. Cieszę się, że młodzież w Polsce idzie tą drogą właśnie patriotyzmu. Gratuluję wszystkim przybyłym, a zwłaszcza laureatom tego konkursu. Dziękuję bardzo. Pana Przemysława Prawa, prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, którego reprezentuje piękna dama. Poczta Polska, pan Leszek Gawarecki, dyrektor regionu sieci Poczty Polskiej w Poznaniu, zapraszamy również serdecznie. Wreszcie pana Piotra Dwornickiego, wiceprzewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Miejsce pierwsze, Gałby Konkursu Patriotycznego Patria Nostra. Szóste Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Bartłomiej Krowski, Jan Kostrzewa, Joanna Sołkowiak pod opieką pani Anny Janickiej. Brawa dla szóstego liceum z Poznania. Szóste liceum w Poznaniu, wiwat! Wiwat! Szóste liceum w Poznaniu, wiwat! 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 Szóste liceum w Poznaniu, wiwat! 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 Stań i odbierz nagrodę. Bartłomiej Krowski, Jan Kostrzewa, Joanna Sołkowiak, Anna Janicka, wiwat! Iwa! Bartłomiej Krowski, Jan Kostrzewa, Joanna Sołkowiak, Anna Janicka, wiwat! Iwa! Iwa! Anna Janicka, Joanna Sołkowiak, Jan Kostrzewa i Bartłomiej Krowski, szóste liceum ogólnokształcące w Poznaniu, wiwat! Iwa! Wiwat! 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 Wiwat!